W tym tygodniu pragnę zaprezentować Państwu nowości filmowe, które już będą dostępne w dziale multimedialnym. Pierwszy z nich to Mulan. Jest filmem wiernym klasycznym zasadom wytwórni Disneya, ma więc jasno wyznaczone granice dobra i zła. Mulan to baśń opowiadająca w poważniejszym tonie historię dziewczyny, która przebrana za mężczyznę zaciąga się do cesarskiej armii. Zobaczymy zapierające dech w piersiach panoramy, sceny akcji, cudowną grę kolorów, która robi olbrzymie wrażenie na dużym ekranie. Film skierowany jest przede wszystkim do młodego widza. Drugą propozycją jest 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, opowiadający historię chłopaka niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania, jak mogło się to wydarzyć, dlaczego niewinny człowiek musiał tyle czekać w celi na sprawiedliwość. Ten film został nagrodzony w 2020 roku Złotymi Lwami w dwóch kategoriach. W kategorii najlepszy debiut reżyserski Jan Holoubek i za najlepszą pierwszoplanową rolę męską Piotr Trojan. Zapraszam po nowości do naszego działu.